told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Zajechaliśmy na camping. Tu jest jedyny camping, gdzie można z namiotem się rozłożyć, jest łazienka i tak dalej, więc luks. Nawet no. Prąd można kupić, restauracja jest. 310 koron samochód, namiot plus dwie osoby. Dokładnie. I ten... Dodatkowo płatny prąd, jeżeli ktoś sobie życzy. Zastanawiam, czy nasz bilet nie będzie obowiązał na przykład na tamtym parkingu też. Raczej. To jest mafia. Czyli tu 310 koron, tam 250. A ja się bałam, a ja się martwiłam, że 300 koron na Sieragu trzeba dać, a tutaj dwa razy tyle. Ale w sumie miejscówka jest spoko, bo pełno namiotów, takich kamperów, to jest taki prawdziwy kemping. Tam łowią rybki, tu grillują, tu dzieciaki w piłkę grają, mi się podoba. No, cwaniaki, żeby wiesz, wtedy wiesz, idziesz na Pakistanem, wracasz, jeszcze coś sobie zjesz i wtedy pakujesz się i tyle, nie? A do 11 się nie wyrobisz, wrócić. Wyrobimy się, pojedziemy na 6, że zjemy przed wyjazdem, potem mi 7 godzin do Oslo. Akurat, bo ja jutro do pracy, nie ma lekko, ktoś musi pracować. Zostały nam kanapeczki z trasy, zupka grzana. To jest super sprawa, ciepła zupka. Właśnie kończymy dzień drugi naszej wyprawy. Drugi, bo jest sobota wieczora, w piątek wieczór już byliśmy pod Sieragiem. Jesteśmy właśnie teraz na Prekistolen Camping. Rano ruszamy, tak więc idziemy spać i widzimy się jutro na trasie. A ja jeszcze śpię, jest 6 rano, budzik nas obudził. Jest 13 stopni, zimno. Będę się trochę pomalować, obudzić, ubrać i będziemy chłopaki się za jakieś pół godziny zbierać na Prekistolen. Na kempingu macie Wi-Fi, macie w cenie biletów pralkę, zmywarkę, suszarkę, chyba też jakaś tam kuchenka jest, chociaż nie jestem pewna tej kuchenki. I jeśli chcecie, to możecie dodatkowo dopłacić za prąd i powiem, że możecie sobie ładować w takim, jak tutaj jest, jakiś mini plac zabaw. A tam jeszcze są bujaczki, żeby nie było, huśtawki. O, jeszcze jakieś takie dzyndla, więc spoko, coś tu dzieciaki mogą się bawić. I tu mamy właśnie te pralki. Moje kolana, powiem wam, że trochę czuję. Praleczki, suszareczki są. I to już są łazienki. Poza toaletą są też takie mini kabiny, gdzie można się umalować. Więc luz, nie trzeba przy wszystkich. Na Prekistolen, z tego co widziałam, 250 koron kosztuje parking. Sporo miejsc pozajmowanych, ale jest około 8:30, więc nic dziwnego. Hello, witamy się z wami już z trasy na Prekistolen. Yes. Jak to się ma Prekistolen? To jest Prekistolen, jak stół, że krzesło. To jest ciekawostka i zagadka zarazem. Pewnie wykształcony jestem. Nie, to jest rzecz oczywista. Czapką cię zaatakowałam. A jeden się liczy. Jak jeden się liczy? Kursy. Z tego kursu tylko pamiętasz, że tam byłeś. Jak ci idzie po schodach? Bardzo dobrze. Poczuję zmęczenie. Najpierw była stroma góra, a nie taka stroma jak ta Sierak. Ale mamy nogi zmęczone po wczorajszym. A teraz jest milion schodów. No ale wolę schody niż iść pod tą górę. Najpierw było podejście po takiej stromej, sypanej drodze. Potem
schody kamienne. Przytwymy się takie w miarę płaskie. I znowu widzę, zaczęły się kamienne schody. Nie ma lekko, robimy postój w połowie trasy. Na 5 minut tak się napijamy czegoś. Zajmę buszpa i ruszamy dalej. Tak? Tak. Nie powiem przez kogo ten postój. Wręczem jesteśmy tacy umęczeni, bo jest 20 stopni i czego w sensie idziemy tak chyba déjà vu. To, że teraz nie idzie Iwona, tylko Dani. Już bliżej niż dalej. A myślałam, że tu już jest płasko, ale jeszcze kawałeczek na schodkach. Jakby nas nogi nie bolały poriłką, to by było w miarę git tutaj, nie? Nie bolą, ja po prostu sobie tak lajtowo idę. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Już jesteśmy chyba tutaj, nie? Bo 2000 km przeszliśmy. Czy to jest będzie płasko kawałek? A potem tylko kawałek pod górę. O. Jest godzina 9:30. Zostało kilometr 400. A ludzi w tysiącach. Na całej trasie pełno. Jesteśmy gdzieś na 3/4 trasy? No około, właśnie jest pełno ludzi. Tutaj wszyscy się cieszą, bo skończyły się takie strasznie długie schody. I tylko Daniel jak szedł za mną 15 metrów, tylko słyszałam ooo, jak zobaczy, że płasko. No. Idziemy dalej. Jeszcze mamy około kilometr do celu. Chwilowo jest dosyć płasko. Więc luzik. I tam w oddali jest wodospad. No i tak słuchajcie, jakby pociąg towarowy jechał. Tak dają te fale. Nawet nie pomyślałam, że to jest wodospad. Na początku Daniel mówi, ale ten wodospad słychać. Mówię, a więc co, wodospad. Jak zwykle się posłuchałam, skróty. I teraz co? Muszę do góry po tych kamieniach. Poszliśmy na prekistule. Zgadza się z starą fotę. Siedzą na każdym dyniu, są normalnie tyle miejsca, siedzą, co za dziady. Pycha. No tu. Nie.
nie, jakoś nie widać. Myślałam, że to będzie więcej jak wystająca, kwadratowa skała. A to jeden z takich, no to równie dobrze to by mógł być jakiś stan po środku, a to... A to jest to. O, kurczę, naprzeciwko, no też jest piękny widok. Nikogo tu nie ma. W ogóle uśmiech. Ja nie mogę się uśmiechać. Z naszych spostrzeżeń tyle, że bardzo dużo Niemców, bardzo dużo Polaków, a na trzecim miejscu bym stawiała Francuzów, a ty? Ja na dwóch słyszałem. Gdzie rodzina? Ale jakbyśmy na kampingu, to był pan z Francji. No, a co, nie podsłuchujesz? Z Francji rejestrację. No, ty nie podsłuchaj sąsiadów. To też widziałem. Tak, co się dzieje na parkingu za okna. I tak? A to ja muszę wiedzieć, co się dzieje na dzielni. No w sumie dobrze, że patrzysz. Bo podobno niedobrze mieć takich sąsiadów, a z drugiej, jak coś się stanie, to do koło polecisz? No właśnie takiego sąsiada, co wszystko wie. No i z powrotem dużo lżej, bo jednak ciągle z górki, a poza schodów, a nie po schodach, do góry. Więc gitas. Idziemy już na parking. Ogólnie trasa według nas jest prosta. Z tym, że trzeba uważać, bo są te kamienie. Nie trzeba łazić tak jak po tych skałach wczoraj, że one są takie wyślizgane i ciężko znaleźć punkt zaczepienia. Ale parę stopni wysokich takich było, nie? No, kilka było, ale nie takie, że trzeba, kurczę, po łańcucha się wspinać jak na sieragu. Tak więc polecamy tu przyjść, dużo osób z dziećmi. Fajna trasa, może z rodziny, z dziećmi mogą przyjeżdżać. No, zgadza się. Jest, prawie na mecie. Piątka. O, taka rajtowa dróżka, to są spacerki widzę.